Dziennik, który nam się otwiera, jest dziennikiem, który jest częścią polskiej funkcjonalności. Tutaj dodatkowe są funkcje dotyczące importu wyciągów bankowych, także przeniesione są funkcje związane z rozliczeniem automatycznym. Pokazane jest na bieżąco saldo, zarówno wiersza i saldo razem dokumentu i bieżące saldo konta bankowego. Także widzimy po wprowadzeniu transakcji, jakie to będzie saldo. W tym przypadku sprowadzimy sobie kilka operacji ręcznie. Mogą to być operacje zarówno na konta księgi głównej. Weźmy sobie konto opłat. Mogą to być transakcje związane z nabywcą, czyli płatność za nasze faktury. Może to być transakcja związana także z dostawcą. Jak widzisz, system automatycznie podpowiada typ konta przeciwstawnego i numer konta przeciwstawnego zgodnie z tym szablonem, który mieliśmy ustawiony. I tutaj jest na stałe. Nie da się tego podmienić, bo system zgłosi nam w tym momencie błąd. Kolumny, które należy wprowadzić, no przede wszystkim data księgowania, czyli data, z jaką ta transakcja zostanie zapisana w księgach. Typ dokumentu. Płatność, jeśli to jest płatność związana czy z nabywcą, czy z dostawcą. Puste, jeśli no to nie jest nic związane z kontrahentem. Jeśli to jest zapłata za fakturę korygującą, czyli zwrot, no to oznaczamy zwrot. Czyli w tym przypadku zostawmy to pole puste. Numer dokumentu. Może być tak, jak tutaj zrobione, czyli dla każdego wiersza jest osobny dokument i to jest lepsze podejście. Dużo łatwiej później wycofać transakcje, jeśli będziemy chcieli jedną z nich wycofać. Innym podejściem, które jest stosowane bardzo często, jest to wspólny numer dokumentu wspólny numer dokumentu dla wszystkich operacji. Wtedy cały wyciąg księguje się pod jednym wspólnym numerem. Jeśli chcielibyśmy przenieść jeszcze dodatkowe numery, czyli na przykład numer wyciągu albo inne numery dokumentów, możemy sobie dodać kolumnę numer dokumentu zewnętrznego. On także zostanie przeniesiony do zapisów księgi głównej. W opisie podajemy no, jak najwięcej informacji dotyczących transakcji, w tym przydaje się numer faktury, za którą płacimy. Przydaje się przy funkcjach automatycznego rozliczenia. Jeśli chodzi o pole kwota, to pamiętamy, że kwotę podajemy dla konta, czyli to, co wybrane jest w typie i w numerze konta, do tego odnosi się pola kwota i pola debet kredyt. Możemy sobie tutaj też pokazać kolumny debet kredyt. Przesuńmy je trochę w górę do kwoty. Ok. Otwórzmy dziennik jeszcze raz. W tym momencie będzie lepiej to widoczne. Czyli podajemy dla konta, czyli jeśli chcemy wprowadzić koszty, no to niech one będą w wysokości 100 zł. Nabywca wpłaca nam za fakturę. To będzie po stronie kredytowej. No i my płacimy dostawcy po stronie debetowej dla typu konta. Przeciwstawnie zawsze jest konto, typ konta i numer konta przeciwstawnego, czyli bank. Możemy sobie usunąć też kolumny niezwiązane z księgowaniem banków, czyli typ księgowania gospodarcze i towarowe grupy księgowe, które w księgowaniu banków nie uczestniczą. Możemy je usunąć, będzie nam dużo łatwiej te informacje wprowadzać. Do wprowadzenia operacji bankowych możemy użyć także dziennika wpłat. Przejdźmy przez działy, zarządzanie środkami pieniężnymi
dziennik wpłat. Na bardzo podobnej zasadzie, tutaj także kontem przeciwstawnym jest konto bankowe, odpowiednio ustawione na instancji dziennika głównego. I tutaj także podajemy jedną stronę transakcji, tak jakbyśmy księgowali wyciąg bankowy.